Maria Hanka, witam Państwa i zapraszam na program Druga Kawa. Dziś moim Państwa gościem jest pan Grzegorz Zwolak, szef Stowarzyszenia Inicjatywa Polska w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No, wczoraj odbył się kolejny czarny protest, protest parasolkowy, no i Inicjatywa Polska była przy tym proteście obecna. Tak jest, byliśmy współorganizatorem tego protestu, wspólnie jest oczywiście z dziewczynami z ogólnopolskiego strajku kobiet. Wczoraj żeśmy jakby organizowali to, także było bardzo, bardzo sympatycznie. Frekwencja, jak dla nas, dopisała, jesteśmy zadowoleni, ileś podpisów pod petycją również, także jest siła w narodzie. Wczoraj jednak w innym miejscu, w miejscu, które jest w Opolu, jest to siedziba Prawa i Sprawiedliwości, są to biura poselskie. Jaki był cel tego, że akurat tam Państwo się zebraliście? Spotkaliśmy się wczoraj, żeby manifestować przed siedzibą PiS-u z powodu przede wszystkim słów Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że docelowo swoją ustawą zmieniającą prawo aborcyjne będzie to, że kobieta będzie miała rodzić zdeformowane dzieci po to, żeby nadać imię i pochować. Dzisiaj to jest kwestia, którą się automatycznie całkowicie nie zgadzamy. Nie można zmuszać kobiet do takich czynów. Oczywiście wiemy, że jest to ukłon w stronę Kościoła katolickiego i bo tylko i wyłącznie w tym jest cały interes, tak? Dlatego, że na chrzcinach i na pogrzebach będzie zarabiał na tym kler, ale no Jarosław Kaczyński musi spłacać swoje zobowiązania wyborcze, więc to robi. Natomiast my mówimy stanowczo nie, stąd ta wczorajsza demonstracja. Rozpoczęła się jednak od takiego ogólnokrajowego ruchu czarny protest. Mam tutaj na myśli zaraz po tym, jak okazało się, że Sejm dopuścił do dalszego procedowania tylko jedną inicjatywę obywatelską i to była inicjatywa środowisk prawicowych przygotowana przez Stowarzyszenie Ordo Iuris, która miała zaostrzać to prawo aborcyjne w Polsce, odrzucając jednocześnie tą inicjatywę obywatelską, której również Państwo jako Inicjatywa Polska zbieraliście podpisy. Tak, to ruch był oczywiście obywatelski, tak powiem, oddolny. Kobiety, kiedy widzą zagrożenie ustawą Ordo Iuris, po prostu skrzyknęły się za sprawą Krystyny Jandy. No i tak ogólnopolski ruch tak powstał, tak? Dlatego to nie jest dzisiaj politycy żądają, że to ugrupowania, ale lewackie wyprowadziły kobiety na ulicę. Kobiety nie trzeba wyprowadzać, one dobrze wiedziały, po co tam się pojawiły i w jakim celu protestują. No, PiS nie dotrzymał obietnicy, nie skierował na naszej projektu ustawy do pierwszego czytania. Odrzucił ją oczywiście całkowicie od razu, no ale dzisiaj tym jakby, no niestety tak się stało, ale my się tym nie przejmujemy. Już w styczniu ruszamy z Europejską Inicjatywą Ustawodawczą. Będziemy kierować tą ustawę do Europarlamentu i też zbierać pod nią podpisy. No, to był też jeden z takich ogniw zapalnych, to że rząd, znaczy obecnie rządząca partia odrzuciła dzięki większości parlamentarnej, jaką posiada w pierwszym czytaniu, tą inicjatywę obywatelską, która również była inicjatywą Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Powiem tak, dzisiaj jest kwestia, to były jakby dwa ogniki. Z jednej strony rzeczywiście społeczeństwo było rozczarowane, że pomimo tych 250 tysięcy podpisów pod liberalizacją prawa aborcyjnego, jednak nie zostało to nawet przekazane do komisji. Z drugiej strony ta kwestia i tutaj myślę, że też panie się z tą kwestią bardzo obawiały, tej ustawy Ordo Iuris, która dzisiaj miała je karać. Miała je karać za dokonanie aborcji, nawet w tych trzech punktach, które mamy dzisiaj możliwość tego dokonania, a z drugiej strony jednak to bały się, że zamiast ginekologa ich ciążę będzie prowadzić policja, prokurator. Właśnie, bo to jest w Polsce obowiązuje prawo, które w trzech aspektach, w trzech przypadkach pozwala na decydowanie, bo też nie narzuca z góry tej decyzji z mocy prawa, ale pozwala zadecydować kobiecie o tym, czy chce urodzić dziecko, czy przerwie ciążę. No i tutaj pojawia się pytanie, tak naprawdę o co protestujecie, o co walczycie? Walczycie o liberalizację, o zachowanie tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego? Kompromis aborcyjny dzisiaj tak naprawdę nie funkcjonuje. Mamy przykład rodziny sprzed 2 lat, którą skrzywdził profesor Hazan i nie dokonał tej aborcji, mimo że mieli niestety ten w cudzysłowie wyrok, że dziecko urodzi się zdeformowane.
Więc dzisiaj ten kompromis w ogóle nie funkcjonuje i on zastosowania nie ma. Lekarze opierają się na klauzuli sumienia, mówią, że tego nie dokonają i nie mają obowiązku wskazania miejsca, gdzie tego można dokonać. Więc tak naprawdę ten kompromis jest dzisiaj fikcją. My chcemy liberalizacji prawa aborcyjnego, ale przede wszystkim walczymy dzisiaj o to, żeby kobieta miała prawo do decydowania o sobie. Nie może być tak, że dzisiaj ktoś decyduje za nie. Dlaczego my mężczyźni mamy prawo do decydowania całkowicie o sobie? Kobiety nie są gorsze w ogóle od mężczyzn, więc dajmy im to prawo. Dzisiaj zarzuty oczywiście prawicy są takie, że jeśli zezwolimy na aborcję do 12 tygodnia, to będzie to aborcja dokonywana na życzenie. Ja wiem o tym, że Polki i Polacy są osobami bardzo zdroworozsądkowymi i są inteligentnymi osobami i nie będzie to kwestia tego typu, że będą dokonywać tej aborcji na zasadzie a wstanę i pójdę, bo nikt tego nie robi. To jest jednak każdego dziecko, każdego sprawa indywidualna. Natomiast tak jak przytoczę tutaj słowa rodziny, która ostatnio w reportaże powiedziała, chcieliśmy dokonać tej aborcji ze względu na to, że kochamy swoje dziecko i chcieliśmy oszczędzić mu ból. To niestety ktoś zdecydował za nich. Z jednej strony pojawiają się argumenty, że lekarze nadużywają klauzuli sumienia, powołując się na nią, odmawiają dokonania aborcji, ale z drugiej strony są też przypadki, i to jest też argument tej drugiej strony w tym całym sporze, że nadużywa się z kolei tych trzech dozwolonych aspektów, tych trzech dozwolonych obszarów, przypadków, w których można tę ciążę przerwać i na przykład rodzice, dowiadując się o tym, że dziecko ma zespół Downa, usuwają ciążę. Takie również pojawiają się argumenty. Z jednej strony oczywiście tu się zgodzę, że lekarze nadużywają klauzuli sumienia i ja wiem, że zaraz ktoś powie, że walczymy o to, żeby każdy miał prawo do decydowania zgodnie ze swoim sumieniem. Oczywiście, ale lekarz jest przede wszystkim najpierw lekarzem. Skoro podjął taki zawód, to powinien leczyć i w tym kierunku się oczywiście to spełniać według tego, jaki zawód posiada. Co do dokonania aborcji, to dzisiaj aborcja zakłada te trzy przypadki i tak naprawdę sprawą każdego indywidualnie jest to, czy skorzysta z tego w przypadku, kiedy dowie się, że dziecko jest chore. Natomiast no, nie można tego oceniać. Tak? Oczywiście to jest, ja wiem, że to jest dzisiaj taki, no, prawica ma, dla prawicy to są argumenty, dla nas nie. Walczymy o to, żeby każdy miał prawo do decydowania o sobie i decydował o tym, czy w związku z tym, że wyrok na dziecku jest jaki jest, czy to dziecko jednak kobieta urodzi i będą wychowywać, czy jednak zdecydują się na to, żeby dokonać tej aborcji. Wracając do samego parasolkowego protestu wczorajszego, no jednak troszkę mniej było tych osób niż za pierwszym razem. Z czego to wynika? To jest tak, że nie wiem, duch w narodzie ginie, czy po prostu inne warunki, inne godziny, inny dzień? Dlaczego tak się stało, że było trochę mniej tych osób jednak? Było troszkę mniej osób, ale to nas wcale, że tak powiem, nie zraża. Duch w narodzie nie ginie absolutnie. Myślę, że zmiana formuły, natomiast zmiana formuły, trochę inna godzina, no też każdy ma swoje zobowiązania. Natomiast ja dzisiaj się nie biję na ilości, czy wtedy było tyle, dzisiaj było tyle, bo ja jestem zadowolony z tego, ile osób wczoraj przyszło i od ilu osób przyszło też wsparcie przez stronę internetową bądź Facebooka, gdzie wysyłali zdjęcia, że nie mogą się pojawić z przyczyn zawodowych, bądź na uczelni, bądź po prostu z swoich prywatnych, ale udostępniali całe grupy zdjęcia, wysyłali wiadomości z poparciem. Nie zawsze ilość ta, która jest na demonstracji czy na manifestacji jest adekwatna do tego, w jaki sposób jest popierane. Ja jestem zadowolony z wczorajszego protestu i to na pewno nie będzie ostatni protest. Co dalej właśnie będzie się działo w tej kwestii? Dzisiaj przede wszystkim patrzymy na ręce i mówimy, sprawdzamy. To przede wszystkim jedna kwestia i będziemy przypatrywać się Prawo i Sprawiedliwość, co w związku z tą sprawą robi. Wiemy o tym, że przeprosili się już z Ordo Iuris i przygotowują łagodniejszą ustawę, dlatego że Kościół nie zgadza się na to, żeby karać kobiety. To jedna kwestia. Druga kwestia to zbiórka podpisów pod petycjami, które panie przygotowały i tutaj zbieramy pod wycofaniem religii ze szkół do sal katechetycznych. No a dalej ze sprawą, no to w styczniu będziemy prosić obywateli o zbiórkę podpisów i składanie podpisów pod Europejską Inicjatywą Ustawodawczą. Dziękuję bardzo za obecność w naszym programie, za komentarz. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Moim i Państwa gościem był pan Grzegorz Zwolak, Inicjatywa Polska w Opolu. Do zobaczenia.
Dziękuję.